Cześć, witam Was na kanale Pani Hania ze Świetlicy i chciałam Wam dzisiaj pokazać kolejną kartkę do zrobienia z okazji święta Waszych tatusiów, Dnia Taty. Kartka męska koszula. Ja tu mam o dwie takie i teraz zobaczcie, w jaki sposób będziemy robić. Kartka formatu A4. Składamy wzdłuż długiej linii na pół. Pierwsze złożenie. I teraz każdą część znowu składamy równo na pół. Robimy tak zwaną szafę. Tak tłumaczę to moim dzieciom w świetlicy. O, szafa. Tak. I teraz zobaczcie, biorę tym brzegiem tu do góry i zaginam taką część. O, podnoszę to do góry i składam tu kołnierzyk. Z jednej strony i z drugiej strony. Natomiast te dwie części na dole rozkładam z jednej i z drugiej. I teraz zakładamy tak, żeby to weszło nam pod kołnierzyk. Zaginamy tak do góry. O. I trzyma się tu pod kołnierzykiem. O. Zobaczcie, jest koszula. Teraz w jaki sposób ją ozdobimy? Zrobimy kolorowe guziki. Składam na cztery i wycinam cztery guziki. Staramy się, żeby to były równe kółeczka. Tu wkładamy koszulę pod kołnierzyk. I teraz będziemy przyklejać nasze guziczki. Na środku przyklejamy. Drugi. Teraz trzeci. I czwarty. Możemy do tej koszuli zrobić jeszcze w tym samym kolorze muszkę. Muszkę wytniemy znowu ze złożonego na pół papieru. Przypominam, że wycinamy taki podwójny listek. O. Po rozłożeniu smarujemy na środku klejem i zakładamy brzegi naszej muchy i przyklejamy muchę do koszuli.
I mamy koszulę. Zobaczcie. W środek możemy na przykład wkleić swoje zdjęcie tutaj, a tu napisać kocham cię tato, czy najlepsze życzenia z okazji dnia taty. Tu bardzo dobrze wygląda wklejone wasze zdjęcie. Koszulę tu wkładamy pod kołnierzyk. Proszę bardzo. Trzy pomysły na dzień taty. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału i serdecznie pozdrawiam. Cześć!